Co chcę powiedzieć o tym tak zwanym dużym klubie pancernych, który trwał przez cały rok? Tam były przeróżne zadania. O dwóch chcę powiedzieć szczególnie, bo to były rzeczy absolutnie niezwykłe. Mianowicie w kwietniu 70 roku, ponieważ kwiecień i wrzesień są to dwa miesiące, co wiedzieliśmy od strażaków, w których wybucha najwięcej pożarów, głównie na wsiach, ponieważ wtedy zaczynają się susze i tak dalej, i tak dalej. Myśmy zrobili bitwę z ogniem. W kwietniu 1970 roku Klub Pancernych wydał bitwę z ogniem. Czynnie wzięło w niej udział 30 tysięcy załóg. Strażacy wydali specjalną wkładkę do legitymacji klubu, którą rozesłano do wszystkich pancernych. Zadania były tyle samo proste, co pożyteczne. Pomagaj rodzicom porządkować strychy, komórki i piwnice, głosiło jedno z zadań. Roztaczaj opiekę nad młodszymi koleżankami i kolegami i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa pożarowego, głosiło inne. Załogi zaczęły także organizować patrole leśne. W wielu miejscach przygotowały własnoręcznie plakaty ostrzegawcze. Do redakcji zaczęły napływać meldunki. Załoga Tygrys melduje, że dnia 12 marca otrzymała kartkę, którą wysłał sztab. Nasza załoga bardzo chętnie nawiąże łączność z niejedną placówką Straży Pożarnej. Na dalsze szczegóły do wielkiej bitwy z pożarami czekamy niecierpliwie do najbliższej niedzieli.